Dobra, dzisiaj będzie filmik na temat takiego oświetlenia LED do mikroskopu. Będzie pokazane, jak wygląda to wszystko w środku. Ja wam pokażę najpierw, gdzie to kupiłem, a dokładnie to kupiłem. Przełączę się tylko na Firefoxa. I co, Firefoxa nie ma, przechwytywanie okna. Ok, będzie już Firefox. Jest, dobra. Więc ja to kupiłem na AliExpressie z całym takim zestawem. Tutaj właśnie HDMI USB 37 MP. Cokolwiek to znaczy MP. No i w zestawie było co? Obiektyw, to oświetlenie LED, 56 diod. Fajnie, bo niby pod kątem. Myślałem na początku, tego jeszcze nie miałem, że to będzie zarąbiste oświetlenie. A tak naprawdę to jest lipa totalna. I to teraz ten zestaw kosztuje tutaj 415-481 zł. No ja za ten zestaw dałem jakieś pół roku temu 560 zł. Z wysyłką z Hiszpanii, także bez cła mi to wszystko przyszło fajnie. Tu jest prawdopodobnie może cena z Chin. No i tak wygląda to oświetlenie LED. Tutaj będzie osobno dostępne na AliExpressie w granicach 51-62 z Chiny 51, z Federacji 54, ale z Rosji prawdopodobnie tego nie wyślemy. Są dwa tutaj kolory. Czarny, mi się bardziej osobiście podoba, czarny jest super. No i jest już na takim osobnym jakby zasilaniu, co jest bardzo fajne. Prawdopodobnie tutaj gdzieś będzie wejście pod 220. No i tak, tutaj mamy ile? 600 lumenów niby. Temperatura barwowa 6507K. Super. Jeżeli chodzi o temperaturę barwową, to 6500 do 7000 to jest super sprawa. Bo na przykład jakby miało 3000, to już by było takie żółte, miękkie. W sumie to powiem wam szczerze, ale to jest to samo praktycznie co ja mam. No, te są diody pod kątem. Ma to niby zapobiegać odbijaniu jakby takich refleksów od płyty, którą tam sobie oświetlamy. Ale lipa, naprawdę. Lipa totalna. I powiem wam, że jeden z użytkowników na YouTubie pokazał mi linka do takiego oświetlenia, tylko już takiego wypasionego. I to jest to i kosztuje 110 zł już. Tylko mamy tutaj już fluorescencyjne. I to jest już szadowe. Takie oświetlenie jest już zarąbiste. Generalnie chyba wolałbym dołożyć te 50 zł i kupić tutaj w Polsce z takim oświetleniem. Powiedzmy, że to już jest takie profesjonalne oświetlenie. Profesjonalne, ale można też kombinować jeszcze na inne sposoby. Dlatego teraz ten filmik troszeczkę będzie takim filmikiem rozkminiającym różne wersje. Dobra, tu był ten mikroskop, tutaj oświetlenie, tutaj jakie w ogóle możemy na AliExpressie kupić takie oświetlenia do mikroskopu LED-owe. Tu widać też mamy te diody takie, no te diody nie są zbyt według mnie dobre. Już bym wolał, tylko szukam. Są takie z diodami SMD. No tu już mamy 78 i tu jest właśnie SMD. Jeżeli miałbym celować w oświetlenie, to właśnie w takie. No fajnie, fajnie. I co oni tutaj w ogóle piszą o tym? V, 2 ampery.
A, bo to pod USB sobie podpinam. No to też jeszcze jest ciekawa opcja. Bardzo. Bo nie musimy do prądu. Na przykład mógłbym sobie przerobić taki stojak, że tutaj bym jakieś wejście, zasilanie USB. No i taki podłączyłbym pod zasilanie i fajna sprawa. Nie mówię, że nie. Dobra, ale jeszcze chciałbym zobaczyć inne, bo są takie fajne, widziałem. Tylko nie wiem, czy uda mi się to znaleźć akurat. O, tu ten sam. Może zróbmy tak, jak wejdziemy sobie w taki, to powinno wtedy nam wyskoczyć na dole więcej jakby produktów podobnych. No na razie tylko ten tutaj jest w miarę sensowny. Te woźniaka też są niby dobre. O, jest to, co chciałbym mieć. I to tanio, 39 zł. No, powiem wam. To jest to. To jest to. I to jest na co? Na zasilanie USB? Super. No, 39 zł. No, pięknie. Fajnie. Dobra, zobaczmy sobie, co oni tutaj piszą. Tak. No. Już wolę takie oświetlenie. Prawdopodobnie będzie o wiele lepsze niż. No, świeci świetnie. Komentarze są już ok. No dobra. Popatrzyliśmy sobie troszeczkę na AliExpressie. Generalnie, jeżeli macie wybierać, to już wam od razu podpowiem, kupujcie tą wersję z SMD LEDami, bo jestem pewny, że się sprawdzi o wiele lepiej niż ta na tych zwykłych diodach. Przejdźmy sobie teraz do filmiku i do tego oświetlenia LED, które ja kupiłem, i zobaczmy, jak ona wygląda. Na początku, ja już tutaj mam rozebrane, żeby to było łatwiej pokazywać. Dwie śrubki trzymają tutaj taką plastikową osłonę. Sobie ściągniemy. Jak to ściągniemy, to mamy zamontowane wszystko tak. Ja wykręciłem tutaj z boku od potencjometru taką nakrętkę, która ten potencjometr mocno trzyma. Potem co? Ściągamy to, wyciągamy. Jest na takich zatrzaskach. Tak to wygląda. I mamy już praktycznie wnętrze naszego oświetlenia LED. Jak widać, jest prosto jakiś transformatorek, kondensatory, jakieś dwa układy. Kondensator jeszcze tutaj też mamy. No i przełącznik, który nam to wszystko załącza. Teraz ja sobie podłączę to do prądu. 220 V. 220 V. No i włączamy. Teraz jest chyba na maksa. I też to tak nie działa super dokładnie do końca, bo jak już dam na minimum, to one się całkowicie nie wygaszają, tylko świecą leciutko. I to jest tak, że w zasadzie już powiedzmy przy obrocie, nie wiem, 50%, one już świecą na maksa.
Wasza regulacja praktycznie nie ma dużego wpływu. To działa w zakresie takim 0,5. Kręcę, kręcę, kręcę. Tu już jest max. Dalej lecę, lecę, lecę i nic. Także kiepsko to działa. Ja sobie ustawię to na minimum. Wyłączę. Jest motyw taki. Dostałem w pracy dzisiaj coś takiego. Pasek LED 5 metrów. To jest wersja 16-watowa IP44. I ona jest zasilana 12-woltowym zasilaczem. Tylko do takich pasków musimy mieć specjalny zasilacz. Stabilizowany czy jakoś tak. Jeszcze się nie orientuję tak dobrze w tych oświetleniach LED-owych, co są na pasku, także wybaczcie mi moje błędy. Ale mam tutaj 5 metrów taśmy LED. I wiecie, co chciałbym zrobić? To odlutować ten pierścień i tak tylko dla sprawdzenia, co będzie, jak podłączę kawałek takiej taśmy LED zamiast tego kółka. Jak myślicie, dobry pomysł? Bo mnie korci, żeby to zrobić, żeby to odlutować. Dlatego tu już lutownica stoi gotowa z boku. I wtedy bym sprawdził ten pasek LED. On wygląda tak. Spróbuję go wziąć na rękę, żeby fokus złapał. Plus 12. Tutaj mam miejsca, gdzie możemy ciąć. I są trzy diody, rezystor. Trzy diody, rezystor. No, generalnie jest taka tutaj na górze jakby silikonowa, przezroczysta masa, która uszczelnia to wszystko. No i od drugiej strony mamy klej, który trzyma. Nie wiem, czy on jest dobry, czy nie. Czy ogólnie, jak ktoś się zna na LEDach, czy firma Pollux jest jakaś konkretna, czy coś? No mówię wam, ja się nie znam totalnie na takich paskach. Generalnie chciałem sobie kupić taką taśmę, ale RGB. Jest gościu we Wrocławiu, który sprzedaje takie rzeczy. Miałem jechać, kurczę, ale coś nie mogę się za bardzo wybrać do niego. I też 5 metrów na pilota, także z zasilaczem, ze wszystkim. Cały zestaw gotowy do użycia. Także był, myślę, to jest ciekawy temat. I fajny w ogóle. Bo takimi paskami LED można sobie różne rzeczy oświetlać w pokoju. A jeszcze jak mamy na pilota, no to już wtedy możemy fajnie kombinować z wystrojem wnętrza, klimatem i tak dalej. Dobra, wiecie co? Ja wam pokażę jeszcze z bliska tutaj, jak to mniej więcej wygląda. Coś takiego. Tak. Jest mniej więcej płytka od tych diod zrobiona. Ja zrobię tak. Ja zrobię pauzę. Odlutuję sobie to, żeby było mi wygodniej. Utnę kawałek tego, sobie dostosuję do tego okręgu i podłączymy pod to i zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Także ja robię pauzę na chwilę. No bo dobra. Lecimy dalej. Ja wam pokażę, jak będę to ciął. Sobie już odmierzyłem kawałek, ale zwróćcie uwagę na tego tutaj rezystora. Jak on jest w ogóle krzywo przylutowany. Ma wartość 151. Także ja tnę w tym miejscu tutaj, tak jak nakazuje producent, bo nie można sobie uciąć tu, tylko za rezystorem. I są specjalne pola. Lecimy. Jak najbardziej na środku, żeby to wyszło. O, gdzieś tu. Ne.
Dobra. Mamy ucięty ten kawałek, o który mi chodzi. I zobaczymy, czy to będzie działało z tą płytką od tego oświetlenia LED z AliExpressa. Ja robię pauzę, sobie przylotuję do tego tutaj i zobaczymy. Dobra, lecimy dalej z nagrywaniem. Jak widać, odlutowałem sobie te diody LED, które były w standardzie. Tej. Przylutowałem sobie ten pasek z tej taśmy LED do tego. Zobaczmy, czy działa. Ja już to mam podłączone. Ok, robimy mały teścik. Czy ten pasek się zaświetli? Zapali? Załączy? Ok, let's go. Wow! Działa! No działa! Kurde, jeszcze... Mówię wam, jeszcze to wywalę. Pizdziec. I założę to. Teraz jest na minimum. Będę się bawił teraz tutaj tym potencjometrem. No powiedzmy, że teraz mam na... Teraz na minimum. A teraz na maksa. No jestem ciekawy, jakby to się sprawdziło w roli takiego oświetlenia do mikroskopu. I będzie test. Będzie test. Teraz tylko zastanawiam się, jak to tutaj upakować. Tak, żeby najlepiej jakby świeciło w tą stronę. Tylko będzie to trochę trudne, bo to wygiąć to w tą stronę, no to jest trudno, nie? To raczej idzie albo na płasko gdzieś, albo mogę tak. Mogę delikatnie pod kątem to jakoś spróbować zamontować. W tym. Nie chcę dotykać tutaj tego 220, żeby mnie nie popieściło. No ale mniej więcej to tak. O! Teraz świetnie. Nie no. No działa, działa. Powiem wam, że ta plastelina tu, znaczy plastelina, ta cyna, która jest w którym to miejscu, to odlutowywałem w tym. Jak plastelina. Taka dziwna. Nie wiem, czy to był bizmut, czy to jest bizmut, czy co. Ale taka mięciutka. Strasznie. Czy się grzeją diody? Nie, nie grzeją się. Praktycznie nie ma w ogóle nic. Zresztą poczekajcie chwilkę, ja sobie wezmę miernik. Miernik temperatury. Ile mam w pokoju? 20 stopni. Dobra. 20 stopni. Przyłożę tą końcówkę do samej diody. Jak widzicie. Czekajmy chwilę. Do ilu nam podskoczy. Nie wiem, jakieś 20, jakieś 30 stopni ma dioda. Sama dioda może ma więcej, bo to jest jeszcze ten silikon. 30 to jest pikuś. Także.
Raczej się nic nie stanie z tym. No i co? No i działa. Co ja tu będę więcej kombinował? Znaczy, w sensie teraz będę kombinował, żeby to jakoś tak fajnie, ładnie złożyć. Żeby to wyglądało bardziej profesjonalnie. Jeszcze tutaj sobie nałożę na to jakieś te rurki termokurczliwe, żeby to ładniej wyglądało. Ja robię teraz tak. Robię pauzę. Ja się będę z tym bawił, żeby to jakoś fajnie tutaj ułożyć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, lecimy z naszym nagrywaniem. Ja już tutaj, jak widzicie, to jest już wywalone na zewnątrz. Wszystko mam poskręcane. Szkoda, że ta taśma jest bokiem. Nie jest tak, że diody świecą w tą stronę. No niestety nie da się tak ułożyć taśmy. Musiałbym ją ciąć na kawałeczki i jakoś tam wtedy układać i bawić się. Nie chciało mi się. Na razie tylko będzie taki test. Zobaczymy, czy w ogóle coś to da. Podłączone do zasilania, ja to włączę. Jest teraz na minimum. Teraz na maksimum. I na minimum. Zrobimy tak. Tutaj mam przyszykowany już mikroskop. I sprawdzimy, czy coś w ogóle to działa. Zrobimy taki teścik na. Obejrzymy sobie tą płyteczkę. Wezmę jeszcze taką płytkę tutaj z brzegu, a może wezmę od jakąś od telefonu, będzie lepiej. Poczekajcie chwilkę. Dobra, zrobimy tak. Mam tutaj. Co to mi się włączyło? Mówcie tylko, że wyciszenie. Nie. Działa, działa. Dobra. Zrobimy test na czarnej. Dobra, już nie laguje. Zrobimy test na czarnej płytce, na której najgorzej widać takie elementy pod mikroskopem. No i sobie zobaczymy. Jakąś taką jeszcze tutaj płytkę z telefonu. Jeszcze to sobie wrzucimy. No popatrzymy kilka rzeczy. I robię coś takiego. To najpierw podłączę bez światła. Przełączę się później na obraz z kamerki od mikroskopu. To sobie najpierw podłączę to oświetlenie do mikroskopu. Dobra, mam zamocowane. Przełączam się bez włączania oświetlenia na mikroskop. Jak widzicie, już tutaj w prawym dolnym rogu jest kamerka ta z góry, a pod spodem mamy mikroskop, płytka bez oświetlenia. W sensie jest oświetlenie, ale ja w ogóle wyłączę całkowicie oświetlenie, które mam tutaj. Teraz jest całkowicie bez oświetlenia, tylko świeci mi lampa w sumie w pokoju. Wcześniej miałem tu z boku taką, nie wiem, czy to uda mi się pokazać, coś takiego, taka żarówka, ja ją wyłączyłem. I teraz włączymy sobie tą przeróbkę, którą zrobiłem, i zobaczymy, jaki jest efekt. Ok, to jest na minimum. I powiem Wam, że już wiem, że jest fajnie. Jest takie naturalne oświetlenie.
No, jest o wiele lepiej niż na tamtym. Ja sobie teraz zwiększę mocniej. To jest na maksa. To jest na maksa. Wyreguluję troszeczkę. Chyba tak jest najbardziej naturalnie. Nie ma takiego przepalenia, nie? Jakbym jeszcze zmniejszył. To jest na minimum. Troszeczkę zwiększę. Nie no, powiem wam, że jest o wiele lepiej niż na tamtym oświetleniu. Dobra, weźmiemy sobie. Teraz przyjrzymy się w ogóle temu paskowi LED, który włożyłem właśnie do. Do tej lampy LED. Gdzie mamy rezystor 151. Diodę LED. A jest chyba jakaś dziurka tutaj. I to ma być IP44? Okej, nic nie mówiłem. Tutaj nie ma. Druga dioda. Trzecia dioda i cięcie. To trochę jakoś dziwnie. Aha, bo to jest na początku rezystor, dioda, 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 rezystor, dioda, 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 rezystor, no i tak dalej. Czyli mamy takie cięcie na sekcję. No i te oświetlenia, no zostawiam je. Bez dwóch zdań, bez kitu. O wiele lepiej niż te. Teraz weźmiemy sobie tego ringa od Chińczyka i tu było gdzieś te lutowanie, którym wam mówiłem, że jak plastelina. Jest plus, minus, chociaż nawet zaznaczyli na płytce, gdzie jest plus, a gdzie minus. Spoko. No i co? I została mi taka płytka z diodami LED. A teraz jeszcze zrobię testa. Patrzcie, od razu dwa w jednym będzie. Teraz włączę tą żarówkę, wyłączę te oświetlenie zmodyfikowane. Zobaczymy, jaka jest różnica pomiędzy żarówką taką LEDową a takim czymś, takimi LEDami z paska. Włączyłem, włączam żaróweczkę. No i żarówka, tylko trzeba się bawić w ustawienia i tak dalej. I co sądzicie o tym? Z tej żarówki LED ogólnie jest najmocniejsze światło. No, tylko trzeba się bawić w doświetlenie. Zobaczmy sobie płytkę na tej żarówce. Ja tutaj sobie wyostrzę trochę. I powiem wam tak. Ta żarówka, no ona ma super zarąbiste białe światło. To trzeba się z tym zgodzić. Bez dwóch zdań. Czarna płytka. BlackBerry 9900, jakby ktoś nie wiedział.
Tak to wygląda. Weźmiemy sobie jeszcze raz tutaj płytkę od BlackBerry 9320. Dać kamerkę. Wibracja. Mikrofonik. O, z takich płyt można wykorzystywać części. Na przykład taki mikrofon, który jest tutaj akurat sprawny. Dobra, teraz włączę tą lampę, włączę teraz to oświetlenie, co robiłem. Jest różnica pomiędzy tą lampą, no. Ale tutaj wygląda też spoko. Naprawdę. Nawet nie wiem, czy nie lepiej to oświetla. Bo jest z góry oczywiście, nie? Bateryjka. Nie no, jestem zadowolony. Gniazdo. A zobaczymy sobie na takim większym, jakimś przybliżeniu sobie obniżę. Tam do jakiejś, powiedzmy, małej odległości. Zobaczymy, jak to teraz pójdzie. O kurna. Teraz to te gniazdo to można robić inspekcję jak cholera. Jedynie co mnie denerwuje, to jeżeli mamy założony ten cały tutaj uchwyt, jak widzicie, to jest strasznie on blokuje jakby tą przestrzeń roboczą. Bo tak to nawet jeszcze na takiej małej przestrzeni, ja nie wiem ile teraz może być odległość od płytki z 5 cm. Jeszcze jakbym się uparł, to bym polutował hotairem, czy tam lutownicą coś. Bym się zmieścił. Chociaż mega trudne, wymagające zadanie. Ale co? Działa. Działa i całkiem fajnie. Naprawdę. Co tu mam jeszcze? Też jakieś gniazdo? Chyba to LCD-ka. Kondensatory. Piny. Jakieś filtry chyba. Nie no. Czat jest, czat. Sobie wezmę jeszcze płytkę inną. Tutaj coś się stało. Spoko. Przycisk. No i powiem wam, że takie przyciski. Ja sobie to trochę podwyższę. Takie przyciski, co są na przykład, co tam widzieliście. O ten. Żeby go wylutować i wlutować, tak żeby go nie stopić. No najlepiej jest robić to. Ja bym to zrobił na bizmut. I strasznie mi się podoba. Jeżeli jest pokazywany pod kątem ten obraz tych wszystkich elementów na płytkach. I powiem wam szczerze, że jeżeli już bym tak kręcił jak niektórzy na streamach filmiki, to całą kamerkę bym sobie ustawił właśnie jakoś tak pod kątem, żeby to jakoś mi tak się lepiej to podoba, fajnie to widać. Tak jest wtedy efekt bardziej 3D. Tego wszystkiego.
Okej. Working. Działa świetnie. Zmodyfikowałem z AliExpressa oświetlenie LED, które działa fajnie. I nawet nie widzę żadnych takich odbić, żeby były jakieś takie, jak przy tym oświetleniu, co było standardowo, to strasznie mocne było, no i kiczowate. A tutaj jest to światło takie. Chyba najlepiej to widać właśnie na takich jakichś metalowych elementach, gdzie są jakieś cyferki. Też widać fajnie na układach numerki. Właśnie, przyjrzyjmy się jakimś układom. Czy da się odczytać w miarę dobrze, co tam na nich pisze? Ponieważ trzeba kombinować tak, żeby było odpowiednio pod kątem. Tutaj to tego nawet nie odczytam. Coś jest, ale. A, czy zabawa z zwiększeniem coś daje? To jest na maksa. To jest na minimum. Nie, na minimum jest troszeczkę źle. Warto troszeczkę podkręcić. Ten zakres jest taki subtelny dosyć. Ale na tych widać spoko. No i dobra. Ja teraz się przełączę jeszcze chyba na tą numerkę główną. Tak więc uważam, że całkiem fajnie wyszło. I tak sobie to zostawię. Tak wygląda to światło, które oświetla. Widać, że jest taka jakby leciutka pajęczynka. Czyli, że nie jest 100% idealnie. Dlatego wyłączę to. Przełączę się na Firefoxa. Jeszcze raz pokażę tą taką super diodę. To jest oświetlenie, które jest, no to jest kosmos, to naprawdę. I na tym zakończę ten filmik. Jeżeli byście w ogóle już chcieli kupować takie oświetlenie do mikroskopu, to celujcie w to, bo to będzie najlepsze. Albo takie coś. Prawdopodobnie kiedyś to może zamówię, chociaż nie wiem, czy już warto tracić kasę na to, skoro sobie zrobiłem taką przeróbkę swoją na diody SMD. No ale też jest to fajne. Dobra, na tym zakończę filmik. Myślę, że coś może ciekawego pokazałem. Pozdrawiam, trzymajcie się.